Rozmowa dnia. W naszym studiu minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Pan to na pewno pamięta, ale i opinia publiczna prawdopodobnie także zapamiętała pańskie słowa z rozmowy z profesorem Markiem Belką o tym, że państwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje, dlatego że działa poszczególnymi swoimi fragmentami, nie rozumiejąc, że państwo jest całością. Pamięta pan? Tak, ale to ale nie do tego, prawdę do czego mówiąc, wypowiedź sprzed roku i to jeszcze we fragmentach nie oddaje niestety sprawy. Jeśli czytuje pan gazety, to politycy, z którymi chyba niekoniecznie panu zawsze po drodze, na ten temat mówią tak. Były marszałek Sejmu Ludwik Dorn. Diagnoza stanu państwa ministra Sienkiewicza jest bliska mojej. Jeżeli dążył do tego, żeby tłuste misie nie czuły się bezkarne. To w ubiegłym tygodniu wywiad dla dziennika Polska The Times. I dzisiejsza rozmowa z byłym premierem, byłym szefem PSL-u Waldemarem Pawlakiem. W moim przekonaniu pan minister Sienkiewicz trafnie zdiagnozował sytuację, mówiąc, że państwo polskie praktycznie nie istnieje. Czuje się pan lepiej? Panie redaktorze, to jest komentowanie poszczególnych zdań z rozmowy sprzed roku. Ja z trybuny sejmowej wyjaśniałem zarówno ich sens, jak i właściwy kontekst. Wysoka Izba podzieliła te wyjaśnienia ostatecznie, odrzucając wotum nieufności. Natomiast jedno nie ulega wątpliwości co do generalnej kwestii. To przecież wszyscy wiedzą, że państwo działa wtedy skutecznie, kiedy działa wieloma instytucjami wspólnie. Ja, prawdę mówiąc, nie było miesiąca przez ten rok i 4 miesiące, kiedy sprawowałem tą funkcję, żebym o tym nie mówił. I zresztą uruchomiono w tej sprawie wiele mechanizmów, zarówno jeśli chodzi o koordynację między wewnątrz służb MSW, jak i poza służbami MSW, z bardzo dobrymi skutkami na wielu polach. I to jest pewna oczywistość. W prywatnych rozmowach często się używa przejaskrawionych opinii. Natomiast sens tych wypowiedzi jest oczywisty i Ludwik Dorn też ją dobrze rozumie. No tak, ale to wychodzi na to, że pan miał rację według tych opinii. Według tych polityków, których zacytowałem przed chwilą. Wie pan co, trudno mi w tej chwili wchodzić w rozstrzyganie, czy rozmowa nagrana nielegalnie i przestępczo na poszczególnych fragmentach jest dobrym materiałem analitycznym do rozmowy o państwie. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że w tych swoich działaniach, które przez ten czas sprawowania funkcji prowadziłem, tą zasadą pilnowania, aby państwo działało jako całość, kierowałem się prawie co chwilę z dobrymi skutkami i dla obywateli, i dla resortu. A dlaczego się tak dzieje, że nie działa w całości? Bo mamy naturalną skłonność jako ludzie do fragmentacji rzeczywistości. To jest coś, co jest raczej związane z ludzką naturą niż i dotyczy tak samo Polski, Francji, Stanów Zjednoczonych, jak i wielu innych kwestii. Pamięta pan słynną historię zamachu 11 września. Diagnoza, jaka wtedy powstała, dotycząca tych wielkich agent amerykańskich zajmujących się zwalczaniem terroryzmu, polegała na tym, że one działały fragmentarycznie. Ktoś komuś czegoś nie przekazał, nie działały wspólnie, w związku z tym czegoś nie zauważono i tak naprawdę zdarzyła się niewyobrażalna tragedia. No to jest taki klasyczny przykład, który pokazuje, że wszystkie państwa mają z tym kłopot. Jaka jest pana rola, panie ministrze, w rozwiązywaniu kwestii afery podsłuchowej? No tutaj, prawdę mówiąc, rola przypada przede wszystkim prokuraturze, bo ona prowadzi w tej sprawie śledztwo, zleca czynności służbom, które muszą je wykonywać na mocy prawa. Przypomnę, że w Polsce prokuratura jest niezależna od władzy wykonawczej. Jest osobną instytucją. Niektórzy żałują. I działa według reguł, które wymuszają na policji, na ABW czy na CBA wykonywanie czynności zlecanych przez prokuraturę w ramach śledztwa. Także tutaj służby wykonują funkcje pomocnicze w tym zakresie. I wielokrotnie zresztą z trybuny sejmowej, ale nie tylko, pan premier podkreślał, że to rozdzielenie jest rzeczą dobrą, ponieważ zapobiega ingerencji polityków w śledztwa i w tajemnice śledztw. I to ma, co znaliśmy zresztą z przeszłości, i to ma sens. A to, że niektórzy żałują tego rozdzielenia? No tak, ale to... prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości? Tak, żałują tego rozdzielenia, ale też, prawdę mówiąc, no coś się zmieniło i w Polsce, i w świecie. Te czasy, gdzie wszystko było w jednym ręku i można było, że tak powiem, politycznie wykonywać pewne decyzje za pomocą
pomocą aparatu ścigania minęły nieodwracalnie i nie wrócą. Zakres swobód obywatelskich, konieczności ochrony praw i wolności ludzkich już jest na zupełnie innym poziomie niż dawniej. Nie możemy próbować zawracać Wisły kijem. Ale wprost nie odpowiedział pan na to moje pytanie o pana bezpośrednie zaangażowanie w wyjaśnianie tej kwestii. Bo to też bezpośrednio nie jestem zaangażowany. Ja w imieniu premiera nadzoruję koordynację między służbami, czy ich współdziałanie. I to jest po pierwsze. Po drugie, jak już tłumaczyłem panie redaktorze, to jest objęte tajemnicą śledztwa i ani ja nie mam dostępu do poszczególnych czynności wykonywanych w ramach wyjaśnienia tego i nie powinienem mieć. I to jest zgodne z prawem, jakie obowiązuje w Polsce. Czyli jeśli funkcjonariusze CBA wchodzą do pokoju hotelowego czy do biura poselskiego posła na Sejm Rzeczpospolitej, pan o tym nie wie? To ja o tym nie wiem i prawdę mówiąc, takie mamy prawo i taki mamy system, który powoduje, że jeśli prokuratura chce wykonać jakieś czynności w ramach śledztwa, to zleca je służbie wybranej, ale niekoniecznie ją o tym informuje. Do kogo, po co i w jakim celu jedzie. To jest sprawa prokuratury. Ona w pewnym sensie wzywa funkcjonariuszy do asysty, natomiast to nie funkcjonariusze wykonujący taką asystę przy prokuraturze mają obraz sytuacji i wiedzę o tym, w czym biorą udział. A czy wierzy pan prokuraturze, która mówi, że nie zna kalendarza politycznego i wykonuje swoje czynności bez względu na to, co w Sejmie się dzieje? No wie pan, jest takie powiedzenie o Temidzie, ślepej Temidzie, która działa i ona jest czasami interpretowana na korzyść tej Temidy, a czasami na niekorzyść. Temida powinna być ślepa, czyli nie patrzeć ani na interes własny, ani na politykę, ani na inne względy, tylko wykonywać prawo. Niektórzy mówią, że Temida jest ślepa dlatego, że czasami nie widzi rzeczywistości. Proszę mnie nie wikłać w rozstrzyganie tego problemu, ponieważ trudno, żeby minister spraw wewnętrznych oceniał działalność innego organu państwowego, jakim jest prokuratura. Nie wiem, czy pan używa często i lubi słowo podobno. Nie przypominam sobie. Mhm. Bo podobno szef CBA Paweł Wojtunik, nie przebierając w słowach, miał skrytykować pana za sposób, w jaki pan kieruje resortem spraw wewnętrznych w rozmowie z wicepremier Elżbietą Bieńkowską, której wiemy, że podobno jest, ale jaka ta rozmowa była, jaki był jej przebieg, to tego nie wiemy. Panie redaktorze, na pewno nie będziemy na ten temat rozmawiać, bo nie będę komentował wypowiedzi wyrwany z kontekstu, rozmowy być może nagranej w sposób nielegalny, która jeszcze się do tego wszystkiego nie ukazała. No w to mnie pan redaktor nie wciągnie, no bo to już byłby naprawdę jawny absurd. Czyli nie skomentuję panowego zdania, które podobno pan Wojtunik rzucił żartem, że puszczenie moich taśm zamknie temat i rząd upadnie. Nie będę komentował rzeczy, które są absolutnie nieweryfikowalne, niesprawdzalne i pochodzą z przestępstwa. Wojciech Brochwicz to pana dobry znajomy? To jest, tak, to jest mój przyjaciel z dawnych czasów. Wręczę go może, jeśli pan pozwoli. Chciał pana spytać o jedną rzecz, a właściwie o dwie. Jakie są wyniki kontroli w Biurze Ochrony Rządu po tych wszystkich wydarzeniach, kiedy chronione przez BOR osoby nagrano w prymitywny sposób i jakie są wnioski z tym związane? W Biurze Ochrony Rządu trwa w tej chwili przegląd procedur i instrukcji i tak jak zapowiedziałem z Trybuny Sejmowej, do końca wakacji pewnie powstanie pewien system zmian koniecznych w tej służbie. To jest naturalne, że instytucje czasami się rozwijają skokowo, to znaczy są wydarzenia, które pokazują pewne problemy i tak jak już to podkreślałem, są dwa systemy reagowania na tego rodzaju kryzysy. Pierwszy, wschodni, to jest przede wszystkim szukanie głów do ścięcia i zastanawianie się, kto winowat, jak to mówią Rosjanie. I drugi, zachodni, który sprowadza się do tego, że przede wszystkim przeglądamy procedury i staramy się poprawić państwo. Ja powiem otwarcie, że jestem zwolennikiem tego drugiego sposobu i od tego nie odstąpię. Potrafi pan określić koniec swojej działalności politycznej na funkcji szefa resortu spraw wewnętrznych? Wie pan, urok polega na tym, tej pracy, że oprócz niezwykłej emocji, adrenaliny i takiego ciężaru odpowiedzialności, to ta praca polega na tym, iż zaczyna się ją ze względu na propozycję premiera i kończy się ją ze względu na dyspozycję premiera. W związku z tym mój początek i koniec tej pracy zależy od premiera Rzeczypospolitej, a nie od własnej woli. Często zadaje pan sobie pytanie, jak do tego doszło?
Jak się mogłem dać to robić? Nie, zgodziłem się. Mówię o aferze podsłuchowej. To jest w trakcie wyjaśniania. Mam nadzieję, że śledztwo prokuratury się będzie posuwało szybko do przodu. Ale zadaje pan sobie to pytanie? Jak wszyscy w Polsce. To jeszcze raz, jeśli pan pozwoli, zacytuję Wojciecha Brochwicza. Kojarzy pan taki serial MacGyver? Tak. Tak? Jeżeli Bartłomiej Sienkiewicz to przeżyje całą tę sprawę, to będzie jak MacGyver. Nikt go nie będzie w stanie pokonać. To znaczy, nie ma kwestii przeżycia bądź nieprzeżycia. Ważne jest jedno, żeby przestępcy byli tam, gdzie ich miejsce, czyli w więzieniu, żeby obywatele byli bezpieczni, a wysocy urzędnicy państwowi nie mają być bohaterami filmów, tylko mają służyć obywatelom i, prawdę mówiąc, to jest ich ostatnia i zasadnicza misja. To coś z działalności, która powinna interesować szefa resortu spraw wewnętrznych. Mazowieckie Warszawskie Radio RDC przekazało taką oto informację w związku z wydarzeniami na Ukrainie. 32 osoby, które po zajęciu Krymu przez prorosyjskich separatystów trafiły w marcu do ośrodka w Łukowie koło Siedlec na Mazowszu, nie otrzymały w naszym kraju statusu uchodźcy. Usłyszeli, że... Mogę zacytować? Na Ukrainie jest bezpiecznie. Panie redaktorze, istnieje takie pojęcie w prawie regulującym problem uchodźców, który się nazywa migracja wewnętrzna. To oznacza, że jeśli jakieś państwo jest objęte w całości działaniami zbrojnymi i uchodźcy z tego kraju mogą się czuć zagrożeni na całym terytorium, to inne państwa mają obowiązek udzielić pomocy. Ukraina jest wielkim krajem. Walki, które tam się toczą i sytuacja na Krymie dotyczy zaledwie parunastu procent tego terytorium. I nie ma żadnego automatyzmu w tym, że jeśli ktoś jest z Krymu, to natychmiast musi znaleźć azyl w jakimkolwiek innym kraju. Ponieważ rząd ukraiński ustanowił specjalne programy skierowane do uchodźców czy migrantów wewnętrznych z Krymu. Zostały na to przeznaczone specjalne pieniądze. I nikt nie mówi o tym, że sytuacja na Krymie to jest dokładnie to, co ogarnia całą Ukrainę. Ukraina to, jak powtarzam, to jest wielki kraj i ludzie, którzy chcą znaleźć bezpieczeństwo, dach nad głową i opiekę, mogą go znaleźć wewnątrz państwa ukraińskiego. I to jest oczywiste. I zarówno w sensie faktycznym, jak i w sensie prawnym. Czyli tu błędu nie ma pana zdania? Żadnego. Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie na koniec związane z, no, z dzisiejszym naszym programem. Pytamy słuchaczy, czy pamiętają. Pan pamięta? Swoją pierwszą pracę? Sezonową? Tak. Lato, mycie szyb na domu handlowym Jubilat w Krakowie. Pierwsze wejście na ławkę, na linę. A miał pan uprawnienia? Miałem uprawnienia, właśnie się zacząłem wspinać. Pamiętam te miękkie nogi. Pamiętam tą przestrzeń pod sobą, chlupot wody w wiaderkach. Niezapomniane przeżycie. A za to, co pan zarobił, co można było kupić? Już nie pamiętam. Oczywiście kupiłem zdać jakiś sprzęt spinaczkowy za te pieniądze. Myślałem, że nagrywający. Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych, nasz gość. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. 7:31. Pierwszy program Polskiego Radia.